Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w czytaniach na kwiecień 2019. Jak widzicie, mamy tutaj talię kart i będzie to rozkład, który będzie mówił o tym, jaka jest główna energia w miesiącu dla każdego znaku. Później będziemy mieli ciemno-jasną stronę, jeżeli chodzi o pracę, dom, finanse i związki. Na koniec będą dwie lub trzy karty z wyroczni. Zobaczymy, jak to będzie się układać. Planuję też zrobić czytania miłosne w początku kwietnia. Także zapraszam do czytań i dziękuję jeszcze raz za wszystkie polubienia, za subskrypcje i za lajki. I teraz zapraszam do czytań dla każdego znaku. Witam wszystkie panny w czytaniu na kwiecień 2019. Będzie to czytanie głównej energii z kabalistycznego tarota i potem będą cztery karty z każdej talii, białej i czarnej. Talie ostatnio przeze mnie otrzymane. Bardzo mi odpowiadają do tych czytań. To poprosimy jedną kartę dla panny na kwiecień. Dobrze, to będzie ta karta. Zobaczmy, co tutaj w tle mamy. W tle mamy cztery monety, czyli energię takiego bogactwa, na którym siedzimy, bogactwa, które jest naszym skarbem. To jest taka podstawa też do życia. Tu litera hebrajska dalet w tłumaczeniu to są drzwi i to są drzwi do naszego skarbca, do czegoś, co jest dla nas drogie bardzo. I to jest taka energia, która pokazuje się tutaj w tle tego czytania, więc mamy tutaj jeszcze światło, muszę zmienić, bo jakoś nie widać dobrze. Udało mi się trochę światło poprawić i mamy tutaj, to jest, tak jak mówiłam, to są otwarte lub zamknięte drzwi. Drzwi w każdym razie, więc może to, mogą to być drzwi do naszego skarbca, ponieważ czwórka monet to są takie ograniczenia. To jest też praktyczność taka, że mam to, taki skarb i potrzebuję to, tego skarbu. Ponieważ jest mi on potrzebny do życia. Mam tyle, żeby mi wystarczyło na moje potrzeby. Tutaj mamy słońce w koziorożcu, czyli mamy taką praktyczność koziorożca, który potrafi zadbać o swoje interesy i to jest znak ziemski. Świetnie sobie radzi w realiach życia na ziemi. Także tu w każdym razie energia ziemska. Energia, która trzyma nas tutaj przy ziemi i przy naszych zasobach. To w tle. Teraz zobaczymy, co tutaj nam w tej talii wyjdzie. Jaka energia. Poprosimy teraz cztery karty dla panny na kwiecień. Będzie praca, dom, finanse i związki. Thank you.
praca, dom, rodzina, przepraszam, finanse i związki. W tle mamy 7 kielichów. Energia wody, sefira siódma, czyli zwycięstwo. I to jest też wybór, nadmiar. Ta wieża tutaj z tych naczyń wypełnionych wodą w każdej chwili może się przewrócić. Więc tutaj kwestia wyboru, co zrobić. Zobaczmy, co dalej. Teraz to samo i będzie to wskazywało na podświadomość lub też to, czego nie widać, a jest i z czym można będzie opracować też i czy to jest pozytywne czy negatywne, zobaczymy. I tak samo praca, dom, finanse i związki. Cztery karty dla Panny na kwiecień 2019. Ups, jedna jest, sama się wyłożyła. Dobrze, to będzie tak, praca. Okej. Dom. Finanse. I tutaj będzie związki będą. A tu będzie szybkość. W tle mamy 8 buław i przebiegłego lisa, który patrzy, jak tu skoczyć szybko i zdobyć coś, osiągnąć coś. Zobaczymy, jak to się będzie wszystko rozgrywało w trakcie. To jest ogień, więc mamy tutaj w tle póki co, może z tej strony położę. W tej chwili mamy tutaj ogień. Mamy kielichy, czyli wodę i mamy ziemię, bo mamy cztery monety w tle. Patrzmy, co jest w głównej energii na ten miesiąc dla Panny. Panna ma cesarza i jego ścieżkę od Chokma do Tiferet, czyli do piękna duszy. Może to być też od Tiferet do Chokma, w zależności. Jest to wędrówka cesarza, który schodzi tutaj z tą męską energią do duszy. Tak samo jak tutaj mamy naprzeciwko Bina i tutaj siedzą królowe. Tu jest ścieżka cesarzowej i potem tworzy się tutaj taki trójkąt. I tutaj tworzy się ten trójkąt, ponieważ z Bina do Tiferet jest ścieżka kochanków. Więc mamy mężczyznę, tu mamy kobietę, czyli cesarzową i tu mamy kochanków, tak? I to zbiera się tutaj w Tiferet, w tej środkowej równowadze, w sercu. Jeżeli chodzi o cesarza, to może to być energia tyrana, osoby, która wie najlepiej wszystko i wie, jak zarządzać swoim cesarstwem. To też może być energia mądra bardzo, tak? W zależności od tego, w jaki sposób jej używamy i czego chcemy doświadczyć w tym, na tej ścieżce. Jeżeli chodzi o literę hej, to jest okno. W jedno z tłumaczeń to jest okno litery hebrajskiej i to jest takie okno na świat. Może to być okno
które też może nas odgradzać od tego świata, ponieważ zamykamy albo otwieramy. To tak samo mamy tutaj w tle drzwi, a tutaj nagle mamy okno też. Więc tutaj coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie świata. Czy jesteśmy otwarci, mamy otwarte okno, otwarte drzwi, czy też zamknięci, wszystko pozamykane i jesteśmy w swojej energii, w swoim cesarstwie i nikogo nie wpuszczamy. To taki mikrokosmos w makrokosmosie. Czy jesteśmy otwarci na ten makrokosmos i chcemy tutaj doświadczać takiej pełni. Jest to również karta barana. Barana, który potrafi być bardzo uparty, też bardzo twórczy z drugiej strony, który potrafi ogniem podsycać swoją energię. Jest to energia naprawdę twórcza. Barany są znakiem, który rozpoczyna zodiak. W związku z tym, że jest to baran, to też od razu mamy Mars, planetę Mars, która jest planetą wojny. I Mars jako patron plonów też. I tutaj jest dużo ognia, dużo takiej, też można nazwać tą energię energią pioniera. Pioniera, kogoś, kto odkrywa różne aspekty życia i będziecie kroczyć tutaj tą ścieżką w kwietniu i napotykać różne sytuacje życiowe i być może będziecie wchodzić w jakieś sytuacje, gdzie trzeba będzie wojować, a może rzeczywiście nie będzie takiej potrzeby, może będą to sytuacje, w których będzie trzeba jakoś pioniersko wybrnąć, znaleźć rozwiązanie sytuacji bez używania siły mocy, tylko tej właśnie pionierskości, szukania rozwiązań i kompromisów z mądrością dobrego władcy. No to tak się przejawia tutaj ta energia dla Was, ta główna. Zobaczmy, co jest w pracy. W pracy pokazał nam się rycerz buław, znowu ogień, i pokazała nam się szóstka kielichów. I mamy połączenie wody i ognia. Rycerz buław to jest energia niestała. To też może być energia takiego zapalonego zapału, taka bardzo tutaj korespondująca z tym cesarzem, jeżeli chodzi o żywioł przynajmniej. I to też jest męska energia, tylko bardzo fajnie tu koresponduje też ze względu na połączenie, ponieważ rycerze znajdują się i zamieszkują Tiferet, ten Sefirot. Jeżeli chodzi o kielichy, to jest też Tiferet, więc mamy tutaj połączenie, taką spójność, takie dążenie do równowagi w tym, co robicie w pracy, taką też nostalgię trochę, bo mówią bardzo często o tej karcie sześć kielichów, takie jest to karta sentymentu. Może lubicie swoją pracę, może pracujecie tam już długo i nie chcielibyście, żeby się coś zmieniało. Energia rycerza buław może być energią niestałą i zmienną, więc raz się zapala, a potem trochę przygasa. Natomiast tutaj ze wsparciem tego cesarza to wygląda na takie zrównoważenie w tej pracy, w której jesteście. Wygląda, że nic wielkiego się może dla niektórych nie wydarzyć. Dla innych owszem, może coś się zadziać, ponieważ rycerz, jak mówiłam, jest taki porywczy i można się spodziewać, że ruszy do jakiegoś projektu, do jakiegoś nowego wyzwania być może, z taką energią w tle pomysłu, który może miał jako młody człowiek. Jako dzieci mamy różne pomysły, mamy wizje i widzimy siebie w różnych rolach życiowych. Jesteśmy tacy otwarci na to, co byśmy chcieli robić, nie mamy żadnych ograniczeń, więc ten rycerz tutaj też stosunkowo młody może tu wyruszyć w jakąś nową przygodę, taką w oparciu o to, o te doświadczenia z przeszłości swoje, może marzenia swoje z przeszłości, dlatego że tu widzimy ścieżkę cesarza, który nowatorstwo może też wprowadzać, jakieś zmiany nowatorskie, więc może się przydarzyć niektórym, że będą jakieś zmiany w pracy, albo sami będziecie je wprowadzać, albo możecie doświadczyć takiego
takiej sytuacji, w której ktoś będzie chciał wprowadzić dla Was zmianę w pracy. Nie wygląda to jakoś dramatycznie tutaj, wygląda to bardzo takie, jak już mówiłam wcześniej, w równowadze. Zobaczmy, co w domu się dzieje. W domu mamy rycerza i mamy króla. Król znajduje się w Chokma, czyli dokładnie w tym samym miejscu, z którego wyrusza, czy do którego zmierza cesarz, tak? Bo to jest ścieżka cesarza, gdzie możemy poruszać się po tych wszystkich ścieżkach w górę do Keter lub schodzić z Keter. Więc tutaj jest ta energia tego króla, który jest mądry, który ma doświadczenie, wie, w jaki sposób zarządzać, jak sprawić, żeby wszystko działało. Ma pomysły, wprowadza różne dobre rzeczy. Dla niektórych to może być jakaś przygoda, jakiś wyjazd w nieznane, na przykład spontaniczne jakieś przedsięwzięcie w kwietniu. Nadchodzi Wielkanoc, być może niektórzy z Was będą wyjeżdżać. To tutaj król bardzo mądrze może zrobić coś takiego jak niespodzianka, wyjazd. Może to być ktoś u Was w rodzinie, niekoniecznie to musicie być Wy. Może to być bliska Wam osoba, ktoś z Waszego domu, kto może to zrobić, lub Wy sami, bo to jest energia, która pokazuje się w tej pozycji dom. Obok jest rycerz monet, który oczywiście jako rycerz też jest tutaj w Tiferet, czyli w tym środkowym filarze drzewa życia. Rycerz monet, energia ziemi, taki wolniejszy i zmierzający do celu, taki posuwający się w stronę doświadczeń, zbierający doświadczenia, taki współtowarzysz tutaj tego króla. Tutaj jakbyśmy spojrzeli na te karty, które leżą w ten sposób, to są bardzo męskie energie tutaj. To nie znaczy, że to będzie tylko energia dwóch mężczyzn. To może być równie dobrze energia kobiet, które ten swój aspekt męski mają bardziej aktywny. I obydwoje tutaj skierowani są w stronę tego cesarza, tak jakby patrzyli wzwyż i w tą mądrość cesarską, jak tutaj teraz w tym domu będzie się działo. Wygląda to na energię pomysłów, mądrych pomysłów, takiego skupienia się na tym, czego ja chcę. To jest też pasja. To jest też energia seksualna, bo to są buławy, więc macie tu już męskiej energii trzy karty. No i rycerzy dwóch, więc dzieje się tutaj, może się zadziać w departamencie związków też. Zobaczymy, jak to potem będzie razem współgrało tutaj na stole. Zobaczmy, co w finansach, co się będzie działo. Pokazuje się kolejny rycerz kielichów, który jest rycerzem uczuć, romantykiem, i pokazuje się rydwan, czyli tak jak widzicie, to jest prędkość, to jest szybkość decyzji, to jest taki sukces, wyjazd bohatera, który czuje się samodzielny, który czuje się w mocy. To są wielkie arkana, to jest właściwie druga karta wielkich arkan tutaj, bo cesarz leży na stole i tutaj mamy rydwan. Rydwan to też jest woda, więc mamy tutaj mnóstwo uczuć, takich emocji, które możecie mieć na temat pieniędzy. Tutaj taka energia romantyczna, która bardzo często właściwie nie zwraca bardzo uwagi na finanse. Bardzo często romantycy, wydaje im się, że mogą żyć właściwie tak normalnie, mogą być wolni od zarabiania pieniędzy, wolni od wszelkich takich potrzeb zarabiania pieniędzy, mogą przecież żyć miłością, tak? Więc macie dużo tutaj
uczuć. W związku z tym, że to jest rydwan i wielkie arkana, to może być też taki sukces w pracy, taka siła woli, takie przekonanie, że mogę zarabiać dużo pieniędzy. Oczywiście nie dla wszystkich, bo to może być też energia takiego, to może być energia takiego zlęknionego człowieka, jeżeli karta byłaby tutaj w słabszej pozycji. Rydwan wskazuje na sukces, rydwan wskazuje na męstwo, na połączenie umysłu, duszy i ciała, gdzie tutaj mamy w tym drzewie życia, jeśli to jest głowa, tu jest serce, a tu są stopy, to to jest taka zrównoważona energia, tak? Która tutaj, z którą tutaj mamy do czynienia. I ścieżka rydwanu biegnie od Bina do Gewura. Jest to ścieżka po tej surowej stronie, tak? Bo tutaj mamy mądrość królowych i to zrozumienie, i tu mamy tą szorstkość i surowość. Więc to jest takie zrozumienie, że teraz jest czas na to, żeby zarabiać pieniądze. A podejście romantyczne do zarabiania tych pieniędzy i takie uczuciowe, może to też być oferta, która przychodzi do Was w sensie pracy, ponieważ tutaj mamy połączenie. Jeżeli tutaj mamy pracę, to one, te dwie rzeczy mogą się łączyć, bo to może dotyczyć finansów, czyli wypłaty, jaką dostajecie, wynagrodzenia za pracę, tak? Czyli mamy tutaj do czynienia z energią wody i ognia i w dużej mierze dla niektórych może to być sukces, znalezienie swojego miejsca, rozpoczęcie jakiegoś projektu, z czym mogą się wiązać jakieś dobre dochody. I takie podejście do tego, tak jakbyście dostali ofertę, tak jakbyście otrzymali propozycję. Macie trzech rycerzy na stole. To jest też znaczący fakt, ponieważ jest to dużo męskiej energii i oni wszyscy są w Tiferet, w duszy. Tutaj akurat centralnie w tym środkowym filarze, który mamy na drzewie życia. Właściwie dwóch rycerzy to może być konflikt, to może być jakaś wojna. Czterech rycerzy to może być wojna, duża wojna i tutaj energia tego cesarza na środku. Natomiast trzech rycerzy to może być współpraca, takie braterstwo, czyli takie bardzo dobre połączenie tutaj pomiędzy pracą, domem, a finansami. Wygląda to na sukces, na ofertę, którą możecie dostać, bo rycerz kielichów to jest taka pasja, to jest podążanie za tą pasją, to jest praca. Dwa razy bardziej pracuje ten młody człowiek, żeby dostać ten sukces. I obok jest rydwan, który mówi o sukcesie, o młodym bohaterze, który wyrusza teraz w drogę i może to rzeczywiście być jakiś projekt, który będziecie chcieli wdrażać w pracy. Nie tylko może w swojej pracy, którą w ciągu dnia pracujecie, może macie jakąś lub coś takiego, co może przynieść Wam też finansowe korzyści. Co prawda nie pokazują się tutaj 10 monet, natomiast poprzez to, że pokazuje się karta rydwanu, siódemka, to jest wskazówka, że może to być sukces, wiara w siebie, wiara w swój pomysł, połączenie umysłu, ciała i duszy. Zobaczmy, co tutaj jeszcze się pokazuje w pozycji związków. I po prostu nie mogę w to uwierzyć. Mamy czwartego rycerza. Wygląda to na wojnę jakąś tutaj w waszym życiu. Jeżeli połączymy to całe czytanie, mamy czterech rycerzy, cesarza i rydwan. I teraz mamy w tej pozycji związków 8 monet, czyli praca. Praca w związkach, praca nad związkami. Jeżeli byśmy tutaj zebrali tą energię tych czterech rycerzy, to rzeczywiście może to być jakiś konflikt zbrojny, ponieważ rycerze to jest męska energia. Oni wszyscy są skupieni tutaj w Tiferet, czyli w tej Sefirot w sercu.
Rycerze są energią niestałą, mogą być zapaleni do projektu, tak jak rycerz buław, mogą romantycznie się zakochać, mogą dążyć do zdobycia fortuny, pieniędzy i mogą też władać słowem, tak jak tutaj mamy to przedstawione w tej pozycji związków. I rycerz mieczy to jest rycerz, który uczy się, w jaki sposób dyplomatycznie załatwiać sprawy, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, jak w jaki sposób pracować też w związku, żeby coś z tego wyszło, tak? To jest praca nad szczegółami, nad jakimiś drobnymi rzeczami. Powiedziałabym, że to są szczegóły dnia codziennego. Taka codzienność, codziennie i w ciągu dnia praca w związkach. I to nie tylko w tym takim romantycznym czy bliskim. Dla osób, które nie mają partnera, to może być też relacja z przyjaźni albo w rodzinie. Związki jako szeroko pojęte związki, bo czytania miłosne będą osobno. Więc wychodzi tu nam Ziemia i wychodzi tutaj nam powietrze. Jeżeli popatrzymy, to tej Ziemi mamy najmniej, bo tylko w tle i 8 tutaj właściwie najmniej to mamy powietrza. I jest to energia bardzo męska, tak jakby najbardziej męski aspekt tutaj miał przeważyć w życiu panny w kwietniu. Taka energia rycerzy, którzy są młodymi ludźmi, którzy bardzo szybko podejmują jakby konflikt, jeżeli jest jakaś iskra zapalna. W każdej pozycji, którą czytamy, mamy rycerza i to jest takie znaczące. Trzeba by się poprzyglądać, zerknąć w swoje jestestwo i odnaleźć siebie. Bo tu bardzo przemawia ta energia tego cesarza, który jest czasami tyranem, tak jak powiedziałam, i wprowadza takie sztywne zasady. A tutaj mogą być wasze podświadome aspekty jako buntownicy, na przykład w pracy tutaj pasja i nowy projekt, w życiu rodzinnym to może być tutaj chęć jakiegoś takiego może zakupienia nowego domu, taki pomysł, ponieważ jest tutaj rycerz monet. Jeśli chodzi o finanse, to z kolei tutaj ta płynność tych finansów i może tutaj być też zwycięstwo, jeżeli pójdziecie za tą pasją niektórzy, a jeśli nie pójdziecie za pasją, pozamykacie okna i drzwi, to może się to wtedy nie zdarzyć. Wtedy może to być takie inne czytania. Jeżeli chodzi o z kolei związki, no to praca i uwaga na słowa. Ranimy czy wspieramy? Wchodzimy w konflikt czy nie wchodzimy? Bo skoro generalnie jest energia cesarza, ognia, konfliktu, Marsa i jest czterech rycerzy, to zwróćcie uwagę osobno, indywidualnie, w których miejscach może u mnie dochodzić do takich konfliktów, gdzie potrzebuję znaleźć to nowatorstwo, gdzie mogę znaleźć rozwiązania sytuacji, w których ewentualnie by się takie coś pojawiało. To jest czytanie ogólne i można to odczytać na wiele różnych sposobów. Jeszcze mam tutaj ochotę na taki mały eksperyment i zobaczę, jak to by się ten eksperyment udał. To, co nam się pojawi jako wyjaśnienie dla każdej pozycji. Poprosimy o 4 karty na każdą pozycję. Okej. Tak, zdecydowanie tutaj będzie nowy projekt. Pokazał się głupiec. Tutaj mamy przeciążenie i jakieś zakończenie jakiegoś etapu, nadmiar obowiązków. Tutaj nam się pokazał paś mieczy, czyli prawda. Prawda na temat tego, dokąd zmierzam. I tu mamy energię konfliktu. Okej.
Czyli tak jak mówiliśmy tutaj, dla niektórych osób będzie to pasja, rozpoczęcie nowego projektu, pójście za nowatorskim jakimś pomysłem z dzieciństwa, z jakimś fajnym nowym wyjściem z sytuacji. I to jest tak fajnie, bo właśnie prosto w stronę tego rycerza zmierza ten głupiec. To są wielkie arkana, głupiec, i on tutaj rozpoczyna swoją wędrówkę, swoją drogę. Tu w pozycji domu 10 buław. Czyli może to być zakończenie jakiegoś etapu, gdzie nie wiem, czy budowaliście nowy dom, czy przeprowadzka była, czy zadziało się coś w stylu nadmiaru obowiązków, nadmiaru pracy i takiej energii, która dobiega końca, tej energii, która tutaj może się skończyć. Ponieważ mamy tutaj i króla, i rycerza, to są też dwie męskie energie. Bardzo dużo tej męskiej energii konfliktowej takiej tutaj, i czuję, jakby to gdzieś tu w tym domu też potrzeba było uzdrowienia, jakiegoś wyjścia z sytuacji, zakończenia czegoś, co nie służy wam może, co już powinno być skończone. Jeżeli chodzi o finanse, to mamy pazia mieczy. Paź jest energią młodą, bardzo szczerą, dziecięcą i siedzi tutaj w Sefirot Malkut, czyli w królestwie. To jest taka ziemska manifestacja bardzo często, czyli może to być prawda na temat przepływu kasy, skąd ją wziąć, taka prawda, która się objawi na temat mojego poczucia własnej wartości i tego, czy to, co robię, robię dobrze, czy jestem bohaterem w swoich oczach, czy nie. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj pokazała się energia konfliktu. Ponieważ nie wiedzieliśmy, gdzie tą energię konfliktu znaleźć w tych wszystkich rycerzach, to ta piątka mieczy, to jest Gewura, to jest tutaj w połowie drogi od 1 do 10. I to jest takie właśnie przegrana energia, taka trudna, gdzie właściwie tracimy przyjaciół, tracimy dużo, dużo rzeczy. Jest też energia wojny, kolor cesarza, kolor ognia tutaj w ubraniu tego zwycięzcy. I czy to on zwyciężył, czy przegrał? Koresponduje to tutaj z tą pracą. Praca nad związkiem i unikanie konfliktów, bo rycerz mieczy może być energią też konfliktową, tak? Może być bardzo zapalony, może ranić słowami, może używać takich słów, że może właśnie stracić drogą osobę. Także uważajcie na departament związków w kwietniu, drogie panny. Teraz jeszcze mam karty szeptunki, żebyśmy zobaczyli, co tutaj ta energia nam powie. Może doda jakieś informacji, rozjaśni jakiś aspekt jeszcze bardziej. Przemyślenia, kontemplacja. Czyli takie wejście w siebie, w swoją moc, skupienie się na tym, co jest ważne. Tutaj widzicie, jest dużo takiej energii lwiej, takiej mocy skupienia się na tym, czego ja chcę, co jest ważne w życiu. Zobaczmy jeszcze, co szamańska talia nam chce przekazać na zakończenie. Jeszcze mamy energię wyroczni lub wyrocznie energii. A teraz szamańska talia.
corn, czyli kukurydza. I tutaj skorzystamy z przewodnictwa książeczki i zobaczymy, co nam tutaj szaman podpowiada, jeżeli chodzi o tą kukurydzę. Ta kukurydza oznacza, że to jest więcej niż się spodziewamy, że to jest obfitość finansowa, że to jest coś, czego możemy dotknąć, takie coś, co daje nam Matka Ziemia i wystarczy nie tylko dla nas, ale i dla innych. To tak jak tutaj w tych finansach Wam pokazuje się ten rydwan i rycerz kielichów, to tu jest ta wskazówka, że tu może być ta obfitość i to spora obfitość. Przynajmniej dla niektórych. Chodzi tu o to, żeby zaufać, ciężko pracować i pobrać tą swoją nagrodę. Czy to będzie też finansowa, czy to będzie jakaś czy to będzie jakiś inny rodzaj jakiegoś prosperity. Może to być na przykład w uczuciach, może to na przykład być w domu czy w pracy. To w zależności od tego, jak to indywidualnie ma. Tu jest ostrzeżenie od szamana, żeby uważać na jakieś takie skróty myślowe czy skróty, jeżeli chodzi o marzenia. Tutaj w tle mieliśmy energię ośmiu buław, która mówi o szybkości, tak? O pośpiechu też, o jakimś takim biegu szybkim. I to może nie być polecane, żeby się tak spieszyć, ponieważ możecie mieć inne zobowiązania, tak jak macie tutaj 8 monet w relacjach, to mogą być zobowiązania w relacji i to trzeba brać pod uwagę, zanim pobiegnie się do jakichś projektów i zajmie się i będziecie pochłonięci tym projektem bez czasu dla związku i to może powodować konflikty. Bądź przygotowany na ciężką pracę i na zasadzenie wszystkich nasion dokładnie i z respektem. Zdaj sobie sprawę ze swoich myśli i swoich odczuć na temat tego, że na przykład jest niewystarczająca ilość dóbr, co tutaj Wam się bardzo pokazało, jeżeli chodzi o kwestię otoczenia, energii, jaką macie w otoczeniu, czyli 4 monet. Dla wszystkich wystarczy, nie trzeba się martwić, ponieważ wszechświat zawsze ma dla nas to, co to, czego potrzebujemy. I czy to będą relacje z innymi, czy to będą inne materialne nagrody. Nawet jeśli wydaje Wam się, że będzie susza i będzie klęska i nic się nie zdarzy, to trzeba mieć nadzieję. I zawsze jest następny sezon i zawsze można coś nowego zasadzić i coś nowego zebrać. Taka jest porada od szamana. A na koniec mamy karty energii. I zobaczymy tutaj, co nam one powiedzą. Jedna karta dla Panny na podsumowanie całego czytania na kwiecie. Ochrona, ostrzeżenie przed sztormem. To, co mówiliśmy na temat tych 4 rycerzy. Że zbliża się jakaś zawierucha i zbliża się jakaś taka burza, nazbierało się, jest jakieś napięcie w jakimś miejscu. I według tego, co się pokazało na tym stole, u różnych osób mogą być to różne pozycje w tym czytaniu. Ta karta Storm mówi o tym, że może to być potencjalny problem w świecie zewnętrznym, albo w świecie emocjonalnym. Grzmoty możecie słyszeć, tak jakby burza zbliżała się do nas bardzo często, zanim zacznie padać deszcz i zanim zobaczymy cokolwiek, to możemy zauważyć, że błyska się niebo, możemy usłyszeć dalekie pomruki burzy. I zastanów się, co to może być, rozejrzyj się w tej całej sytuacji. Sprawdź swoje opcje, jeśli trzeba będzie, to stań w swojej obronie, podejmij jakąś akcję, wybierz coś, tak jak tu mieliśmy 7 kielichów na początku. I pamiętaj o tym, że masz tą moc cesarza, bo na tej ścieżce się znajdować będziesz i że to wszystkie te trudne sytuacje przeminą i ten sztorm też przeminie. I na pewno wszystko, co się zbliża, jesteś w stanie przeżyć i
zrozumieć i może jest to doświadczenie, które będzie budujące. To tak wygląda czytanie dla Was na kwiecień 2019, drogie panny. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za wysłuchanie, za lajki. Jeśli ktoś ma ochotę na czytanie indywidualne, to zapraszam. Informacje o kontakcie będą pod filmem. Życzę Wam bardzo udanego kwietnia i doświadczenia tej mocy cesarza z otwartymi drzwiami i oknami. Pozdrawiam.